Zagwarantowanie odpowiedniego ciśnienia w instalacji wody użytkowej jest niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również komfortu użytkowania, jak i ze względów ekonomicznych. Czy wiecie, że utrzymywanie wysokiego ciśnienia w punkcie poboru może skutkować nadmiernym zużyciem wody na poziomie nawet 50% w ciągu doby? W trosce o środowisko naturalne, jak również o Wasze finanse, warto w instalacji zamontować regulator ciśnienia wody, który nie tylko zabezpieczy ją, ale również pozwoli dopasować optymalne ciśnienie do potrzeb Waszej instalacji. Firma Calefi od kilkudziesięciu lat dostarcza na całym świecie tego typu elementy. A jednym z nich jest kompaktowy regulator ciśnienia z serii 533, o której chciałbym dziś opowiedzieć. Korpus zaworu wykonany jest z mosiądzu i pokryty warstwą chromu. Wkład regulatora jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniami elementem filtracyjnym. Nie może on jednak stanowić głównego filtra w instalacji wody. W korpusie zaworu znajduje się miejsce dla montażu manometru pozwalającego na kontrolę ustawionego ciśnienia. Regulator wody z serii 533 dzięki specjalnej konstrukcji jest odporny na wahania ciśnienia wlotowego. Wartość ustawiona jest zawsze utrzymywana na takim samym poziomie. Zasada działania regulatora ciśnienia wody opiera się na równoważeniu dwóch sił. Siły wywieranej przez sprężynę oraz siły wody działające na membranę. Po otwarciu punktu czerpalnego za urządzeniem następuje spadek ciśnienia pod membraną. Siła wywierana przez sprężynę jest większa od tej, którą wywołuje woda działająca na membranę. Sprężyna powoduje przesunięcie elementu regulacyjnego w dół, a co za tym idzie, przepływ wody. Czym większy pobór wody, tym większy stopień otwarcia elementu regulacyjnego. W przypadku braku poboru wody, ciśnienie pod membraną wzrasta do momentu uzyskania wartości ustawionej, co powoduje zamknięcie elementu regulacyjnego. Regulator ciśnienia wody może być montowany w poziomie oraz w pionie. Zabroniony jest natomiast montaż do góry nogami, ponieważ mogłoby to spowodować osadzanie się zanieczyszczeń na uszczelnieniach elementu regulacyjnego, a co za tym idzie, nieprawidłową pracę. Warto przed i za urządzeniem zamontować zawory odcinające, co ułatwi ewentualne prace serwisowe. W przypadku serii 533 możemy wykonać nastawę ciśnienia w zakresie od 1 do 6 bar. Nastawę ciśnienia wykonujemy przy pomocy śruby regulacyjnej znajdującej się w górnej części. Regulator 533 to jeden z kilku serii produktów, jakie posiadamy w swoim katalogu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak prawidłowo dobierać takie zawory do instalacji oraz jakie są podstawowe błędy podczas ich montażu, to zapraszam na jedno ze szkoleń, które prowadzę dla Was w siedzibie firmy Calefi w Krakowie. Do zobaczenia!